Obydwie drużyny złapały ostatnio wiatr w żagle. Po zmianie na stanowisku trenera w GKS-ie Katowice, do której to drużyny powrócił Piotr Piekarczyk, zespół przestał spadać w dół tabeli, a nawet po zwycięstwach w ostatnich meczach przesunął się na 6. miejsce. Również podopieczni Krzysztofa Pawlaka kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Spotkały się więc drużyny prowadzone przez szkoleniowców, którzy ostatnio nie przywykli do porażek. Na pewno były zmiany pewne, jeśli chodzi o ustawienie drużyny. I to w sumie zasadnicze, bo praktycznie igra Strojek, igra Kucz. Właściwie Adama Ledwonia przesunąłem do obrony, także tu też może w jakimś sensie jest jakiś udział pewnie samego ustawienia. Wiadomo, że drużyna była w pewnym momencie w takiej sytuacji, można powiedzieć, już w strefie zagrożonej spadkiem. Także tu też może ten czynnik taki emocjonalny, że jednak trzeba po prostu się wziąć w roboty, bo nie ma, do roboty, bo nie ma po prostu innego wyjścia. Z trenerem Piekarczykiem wierzymy duże nadzieje, tak samo jak i kibice i prezesi, ponieważ z tą drużyną rok temu osiągnął bardzo dobre wyniki i w lidze, i w Pucharze UEFA. Natomiast Jasiu Furtek jest to duży autorytet w drużynie i na pewno trzeba powiedzieć, że jest gwiazdą tej drużyny, aczkolwiek wcale tego nie widać. Stara się, gra, pomaga drużynom, jest w pełni zaangażowany w każdy mecz. Gdyby wam powiedzieć i gramy na hura, bo musimy wygrać, to jest niełatwo powiedzieć. Tu też trzeba, tak mówię, w poprzednim może meczach tego rozsądku troszeczkę zabrakło i to wszystko po prostu szło tylko w kierunku, że no, tylko my możemy grać, a nam się po prostu nic nie stanie. Bełchatów w sumie zresztą, jeśli chodzi o wiosnę, to Bełchatów jako tako zrobił 2 punkty więcej od nas, także tu to nie jest drużyna, która powiedzmy jest powiedzmy w ogonach, bo jeśli chodzi o, gdyby zrobiono tabelę w sumie na wiosnę w tej chwili, to na trzecim miejscu. No i tu to też można tak w ten sposób uczulić, czy przede wszystkim uczulając zawodników, że to nie jest ten Bełchatów, który z jesieni, który praktycznie wkopał się w ten dołek. W tej chwili to jest, gdyby, tak pan powiedział, rozgrywki zaczęły się od wiosny, to jest na trzecim miejscu, także tu jest różnica. Jeżeli by sporządzić tabelę rundy rewanżowej, to GKS Bełchatów jest na trzecim miejscu, zaraz po tej dwójce po Widzewie i po Legii. Jak pan to ocenia? Czyli gramy w pucharach, jednym słowem. No nie, to żart oczywiście. Chciałbym, żeby to trzecie miejsce zostało do końca tych rozgrywek, to wtedy na pewno byśmy się obronili przed spadkiem. Wiem, że to jest tylko moje pobożne marzenie, niezmiernie trudne do zrealizowania, gdyż w tej chwili dzisiaj zaczynamy mecz z GKS-em, gramy później na Widzewie z Legią. I wiem co to znaczy, wszyscy sobie zdajemy sprawę z tym realistami, ale nie położymy się, nikomu nie ułatwimy na pewno zadania. Do zakończenia tego sezonu pozostało już naprawdę niewiele kolejek. Czy wierzy pan jeszcze w to, że GKS Bełchatów zdoła się utrzymać w Ekstraklasie? Proszę pana, gdyby były ze 2 kolejki więcej, to myślę, że może to zabrzmi, ale raczej wolę być pokornym. Ze 2 więcej, proszę pana, wtedy byśmy mogli inaczej rozmawiać. A w tej chwili? W tej chwili, proszę pana, gramy tak, jak żeśmy obiecywali od samego startu. Wiele osób, proszę pana, wątpiło w to. Nawet znaleźli się specjaliści, felietoniści, którzy się wyśmiewali. Dlatego jeśli kogokolwiek gra GKS-u Bełchatów obraziła, czy skompromitował GKS Polską Ligę, to przepraszam w imieniu własnym wszystkich kibiców Polski. Starałem się dotrzeć do chłopaków przed przygotowaniami zimowymi, że ciężką pracą zimą można dojść do jakichś wyników. Poddali się tej pracy. No i dzisiaj zbierają owoce takie, jakie są na dzień dzisiejszy. Z jakim nastawieniem GKS Katowice przyjechał na mecz do Bełchatowa? Przede wszystkim nie przegrać, a będziemy liczyć na to, że może jakąś skuteczną akcję przeprowadzimy. Uda nam się przeprowadzić jakąś skuteczną akcję, która da nam remis bądź wygraną. No na pewno żadna drużyna, która przyjeżdża na mecz mistrzowski, nie chce przegrać. My tak samo nie chcemy przegrać, bo szkoda tej drogi, którą prawda jedziemy. Nie? Także będziemy walczyć. Po cichu oczywiście myślimy o jak najwyższej lokacie w lidze i to jest nasz cel. Górnicze jedenastki z Bełchatowa i Katowic udowodniły, że ich ostatnie zwycięstwa w lidze nie były dziełem przypadku. Mecz toczył się w szybkim tempie, a piłkarze obydwu drużyn walczyli o każdy metr boiska. W pierwszej połowie, choć nie padły bramki, a sytuacji podbramkowych było niewiele, kibice raczej się nie nudzili. Bezbramkowy rezultat wynikał bardziej z dobrej gry defensywnej obydwu zespołów niż indolencji strzeleckiej napastników. Na początku
Zaatakowali gospodarze. Na bramkę Janusza Jojki strzelali Marek Nowicki i Dariusz Rzeźniczek, ale początkowo bez powodzenia. Katowiczanie pierwszy celny strzał, który przed chwilą oglądaliśmy, oddali w 20 minucie spotkania. Bełchatowianie odpowiedzieli na tę akcję w 35 minucie. Wywalczyli piłkę w środkowej strefie boiska, Robert Hirsch podał do Krzysztofa Kukulskiego. Ten, podrzucając piłkę nad obrońcami Katowic, miał już do pokonania tylko Jojkę, nie trafił jednak czysto w piłkę, czym ułatwił zadanie golkiperowi gości. Niemniej była to wyborna akcja Kukulskiego, który, trzeba przyznać, że w całym spotkaniu mocno dawał się we znaki podopiecznym Piotra Piekarczyka. Jak już wcześniej mówiłem, do przerwy nie padła żadna bramka, ale oglądało się to spotkanie z dużą przyjemnością. Drugą połowę bełchatowianie rozpoczęli wyśmienicie. Już w 52 minucie kibice na stadionie przy ulicy Sportowej podskoczyli z radości. Z lewej strony dośrodkował Dariusz Rzeźniczek, a Janusz Prucheński zrobił to, co powinien zrobić napastnik. Przyjął piłkę, mocno uderzył i było 1-0. Olbrzymia radość piłkarzy GKS-u Bełchatów zanosiło się na kolejne zwycięstwo tego zespołu. Po bramce tempo gry jeszcze bardziej wzrosło. Katowiczanie rzucili się do odrabiania strat, a gospodarze kontratakowali. Millera próbował pokonać Borowski, ale strzelił 2 metry nad poprzeczką. Bliżej szczęścia był kilka minut później Dariusz Rzeźniczek, ale i tym razem piłka poszybowała nad poprzeczką. Walka na boisku była tak zacięta, że reprezentacyjny obrońca Kazimierz Węgrzyn musiał na chwilę opuścić boisko. Sędzia nie pozwolił mu grać w podartych spodenkach, ale już po chwili, po szybkim zabiegu, Węgrzyn powrócił na plac. Nie uchroniło to gości od utraty następnej bramki. Bełchatowianie przeprowadzili klasyczny kontratak. Akcję rozpoczął Jacek Berenstein, piłka trafiła do Janusza Prucheńskiego. Ten oddał ją ponownie do Berensteina, a ten z pierwszej piłki zdobył drugiego gola dla GKS-u Bełchatów. Przepiękna akcja i bardzo ładny strzał Berensteina. Tak więc w 72 minucie było już 2-0 dla gospodarzy. W ostatnich minutach do ataku ruszył nawet obrońca Kazimierz Węgrzyn. W pewnym stopniu ułatwiło to gospodarzom grę w ataku. Bliscy zdobycia kolejnych bramek byli Prucheński, Rogan, Trzebny i Berenstein. Ale zielono-czarni okazji tych nie wykorzystali. I akcja, o której już wcześniej mówiłem, sprytny strzał Jacka Berensteina. Niestety piłka nie znalazła drogi do bramki. Czyhający na polu karnym bełchatowian Kazimierz Węgrzyn swoje wyśmienite warunki fizyczne wykorzystał na 5 minut przed końcem meczu. Katowice zmniejszyły rozmiary porażki, było 2-1 dla GKS-u Bełchatów i takim wynikiem właśnie zakończyło się to spotkanie. Nie będę nieskromny, jeżeli powiem, że wygraliśmy zasłużenie ten mecz. Cieszę się niezmiernie z 3 punktów z tak silnym przeciwnikiem, jak jest GKS Katowice. Szczególnie druga połowa naprawdę mogła się podobać kibicom. Zresztą widzieliśmy reakcję trybun. No fajnie, no szykujemy się do następnych trudnych spotkań. No właśnie, czekają Was spotkanie teraz z Legią i z Widzewem. Czy liczy Pan na to, że chociaż punkcik urwiecie tym dwóm potentatom polskiej ligi? Mi się udało cośkolwiek uszcząć. Na pewno będziemy z tego bardzo zadowoleni.